Program kulinarny. Potrzebujemy tortu. O co chodzi z tym programem? Nie patrzymy, co pichcimy? To program kulinarny dla lubiących szybką jazdę kawalerów, którzy nigdy nie byli w sklepie spożywczym. Dużo ludzi go ogląda? Zdziwiłbyś się. No tak. Musi być sporo takich kawalerów. A gdzie prowadzący? Ogląda program Ela? Jako jeden z niewielu, nie. Zatruł się podczas kręcenia programu w zeszłym tygodniu, dokładnie w trakcie. Było strasznie? Tak. A program niestety jest na żywo. Zatruł się na śmierć czy żyje? Dostaniemy kasetę z nagraniem? Z tego programu? Nie, on jest na żywo, nie nagrywamy go. Jak się pani udaje teleportować i być wszędzie przed nami? Tajemnica zawodowa, złociutki? Ta. Jak wam się udaje utrzymać taki porządek? Pomaga brak czegokolwiek przypominającego jedzenie. To o wiele wyjaśnia. Do zobaczenia. Możliwe. Dobra, zajrzyjmy się po tej cudnej kuchni. Tej słoniny wystarczy do zapchania arterii całej metropolii. Albo założenia cyrku otłuszczonych wiewiórek! Przeklinam dzień, w którym utraciłeś stypendium z menu. To on miał kiedyś stypendium? Ej, Sam, mogę? Nie. Krótka odpowiedź, wszystko jasne. Wygląda jak scena z Janki. Jak temu ptakowi udaje się tak długo nie poruszać? Nie ma to jak obrazek przyklejony do okna. Witamy w Nie patrzymy, co pichcimy. W programie kulinarnym dla kawalerów. Żadnych warzyw, owoców ani zdrowych składników. W programie przypadkowo wybieramy dodatki oraz ledwo jadalne przedmioty i w parę minut tworzymy z nich potrawę. W tym tygodniu zamiast Kamila Omasty wystąpią ci panowie. No, zaczynajcie! Witam w programie. Dzięki, Sam! Wspaniale tu być! Nie ciebie, głupku. Publiczność. A, witajcie, pełni uwielbienia fani. Pamiętajcie, oglądacie mnie w telewizji tylko dlatego, że jestem lepszy od was. Mamy ręce pełne gotowania, więc bierzmy się do pracy. Co dziś przyrządzimy? Tort. Dziś upieczemy tort. Obejrzyjmy półeczkę ze składnikami i dodajmy przyprawy do kubła. Sam, to zdecydowanie jest kocioł. Max, ty się skup na jedzeniu, dobrze? Tak, tylko że te składniki to żadne jedzenie niestety. Garść macek kałamarnicy? To mój ulubiony western. Chociaż akurat kałamarnica nawet niezła jest. Kropla lub dwie wydzieliny wombata? Ważne, żeby były lekko wilgotne. Wombaty, nie wydzieliny. O, kwas siarkowy. Kwasu siarkowego trzeba używać z umiarem. Z łatwością może przytłumić smak innych składników. I kubki smakowe, i przełyk. I wszystko inne. I oczywiście przyda się odrobina żelu do włosów. Kawalerowie, nie martwcie się. O ile będziecie go używać tylko do gotowania, nikt wam nie zarzuci, że jesteście metrem. Co za idiota zjadłby żel? Nie więcej niż kilka płatków uranu? Świetnie pasuje do płatków kukurydzianych. Już wiadomo, dlaczego taki jesteś, Max. Jak zawsze niezastąpione fragmenty dachówek. Zgadzam się z przedmówcą. O, azbest. Nie można też zapomnieć o posypce z azbestu. Nadaje się nie tylko do stołówek szkolnych, ale też do prawdziwej kuchni. Pamiętajcie, żeby dodać czerwony barwnik. Bez choćby niewielkiego ryzyka złośliwego nowotworu, nie będzie to prawdziwa kuchnia kawalerska. Tak, to teraz zobaczycie, jaki ten tort wyjdzie. Opiekamy to, Sam? Zgadza się, przyjacielu. Wsadzamy do piekarnika i dzięki magii czasowej programu kulinarnego wspaniały, przepyszny tort w sam raz, żeby się objeść samemu lub podzielić z przyjaciółmi. O rany, zabierzmy to! Tak, to mamy tort, tylko oczywiście mimo czerwonego barwnika, on nie ma w sobie ani odrobiny czerwieni. Bomba. Tylko że pomimo przecudownych składników, jakie zostały w nim umieszczone, wciąż nie zawiera pomidorów, więc jeszcze go śmigaczowi nie damy. To jeszcze nie jest to, co potrzebujemy. Ten worek mnie przeraża. On wygląda, jakby miał oczka. Tak, teksty łybka zamiast pytań. Bomba. Pasuje idealnie. Wracamy w takim wypadku do uczestnictwa w teledurnieju. Mamy kolejnego uczestnika. Do dzieła! Witamy ponownie!
Naszymi nowymi uczestnikami są znowu ci panowie. Dobrze, gotowi? Pytanie brzmi, czy jestem niebieski? Ty, banał. Nie, nie jesteś niebieski. Ojej, ojej, ojej! Święta prawda! Tak. Gratulacje! Zostajecie milionerami! Jesteśmy bogaci! Obrzydliwie bogaci! Właśnie zbankrutowaliśmy, więc nie wrócimy poprzednio. Error. To niemożliwe. To trochę niezręczna sytuacja. Nie mamy miliona w gotówce. Najdroższa matko przekrętów w teleturniejach. Będziemy musieli dać wam $1,000,000 w bonach żywnościowych. Są tam. Chwila. Czy można kupić za te bony paski Lukrecji smażone w głębokim tłuszczu? Weźmiemy je. Wesołego liczenia. 1, 2, 3, 174, 175, 999,999 i milion. Wydajmy ten milion. Wypala mi dziurę w kieszeni. A moją nieźle wypy... Tak, więc mamy $1,000,000 na modulator głosu w sklepie Bosco. Co prawda w bonach żywnościowych, ale damy radę. Dobra. Wiesz, w czym tkwi problem dzisiejszej telewizji? Nie ma reality show, w którym politycy musieliby zjadać robaki za swoje złe uczynki? Chyba czytasz w moich myślach. Ruszamy. Dobra. Ciekawe, który polityk z polskiej sceny politycznej zjadłby najwięcej robali. Kto obstawia? Patum, patum, patum. Na razie tutaj nic nas nie interesuje, z tego względu, że nie mamy modulatora głosu. No i... cóż. Odwiedzimy Sybillę, jako że mamy dla niej zdjęcie z zielonym ludzikiem. Będzie zachwycona. Proszę, Sybillo, twoje zdjęcie na pierwszą stronę. Idealne! To ukoronowanie mojej pracy. Podsumowanie zebranych przez ponad 30 lat dowodów fotograficznych na istnienie życia pozaziemskiego. Sybillo, to zdjęcie to mistyfikacja. Dokładnie! Lepszego nie mogłabym sobie wymarzyć. Zaczynam drukować. Ta. Już w kioskach. To właściwie tyle, jeśli chodzi o Sybillę. Ona jest szczęśliwa. My mamy nasz głośny skandal. Także teraz idziemy sobie kupić egzemplarz. Ponieważ to jest świeże wydanie, to powinno być w kiosku koło sklepu Bosco. Od razu też udamy się na zakupy do Bosco. Jesteśmy sławni. Hurra! Możemy już zacząć źle się prowadzić? Zacząć? Najpierw musiałbyś skończyć, Max. Żeby ponownie zacząć. Sądzę, że to niemożliwe. Sam i Max, widziałem was w telewizji. Przecież tu nie ma telewizora. Mam monitory, o których istnieniu nie wiecie. Ty. Dobra. Bony, bony, bony. Chcemy coś kupić. W rzeczy samej. Daj ten modulator. Przybywamy z milionem amerykańskich dolarów. Dawaj modulator głosu. O, kulka wodna. Bony żywnościowe. Chyba muszę je przyjąć. Przeklęty spisek rządowy. To androny. Kompletne dyrdymały. Niestety muszę się zgodzić. Proszę, oto chemiczny modulator głosu. Przecież to balon z helem przymocowany do inhalatora. Ale działa! Uwierzcie mi!
na jasne chóry wiewiórskie popiskujące ze zgrzytającego gramofonu. To działa! Dzięki, Bosko! Tak, mamy teraz modulator głosu, czyli możemy wydawać się piskliwe tony, o które chodziło Pinglowi. O. A tutaj dodatek do tortu. Zawsze dobrze polać tort keczupem. Magiczny uzdatniacz żywności, keczup, który przy okazji sprawi, że pozbędziemy się śmigacza. Wracamy teraz do studia i weźmiemy się od razu do roboty. Nie ma co zwlekać, gdy czas ucieka. Gdzie teraz, Sam? Do studia. Do studia telewizyjnego. Wdechę! Tak jest. Aj, zasłaniasz mi, Sam. Wszystkiego najlepszego. Ojej! Tort urodzinowy! Ten czerwony lukier wygląda smakowicie. Sam pożarł cały tort. O rany! Ależ to było! Przerwa na to drugie! Co jest? A niech to! Mam nadzieję, że nie idzie do programu Eli. Tak czy inaczej, nie możemy czekać. Będziemy musieli skończyć program z dwoma jurorami. Wygra ten, którego wybierzecie obaj. Głosujcie na mnie! No i spokój. A teraz zajmiemy się drugim jurorem i sprawą naszego głosu. Próba mikrofonu. Raz. Bierzmy się za to śpiewanie nieszczęsne, tylko muszę zobaczyć mikrofon. Panie i panowie, oto nasz kolejny uczestnik, Sam! Witam. Zaśpiewam piosenkę pod tytułem... No, cokolwiek. Blues spłukanego psa przewodnika. Wyję do bladego księżyca. Najlepsze jej miejsce to pierwsza gazety stronica. Ale wycie. Zgadzam się z wami, ten kawałek zachwyca. Jak cholera. A co na to, nasi jurorzy? Podziwiam twą odwagę nawet bardziej niż twój śpiew. Nadal masz mój głos. Dzięki, przyjacielu. Pięknie zaśpiewałeś ten wysoki ton, och. A poza tym radzisz sobie mniej nieudolnie niż mój brat. Zagłosuję na ciebie. Hej! Wszyscy pozostali jurorzy podjęli decyzję. Mamy zwycięzcę. Nie. Gratuluję, Sam. Oto twój kontrakt płytowy. Wytwórnia płytowa Bieda z nędzą. Ziściły się moje marzenia. Pingiel, dorwę cię za to, nawet jeśli to będzie ostatnia rzecz, jaką zrobię. Jak tylko wrócę z góry Rushmore. Rushmore? Lepiej pójdę za nim. Właśnie mi się przypomniało, że muszę nakarmić rybki. Ciągle kręcimy? Oglądajcie następny odcinek żenującego idola. I o co chodzi z tą górą Rushmore, jeszcze nie wiem. Dowiemy się pewnie kiedy indziej. Dobra. Teraz... mamy właściwie już wszystko, co pozwoli nam dostać się do programu Eli. Możemy się zająć pacyfikacją tego babsztyla w jej własnym programie. Szatański plan przejęcia władzy nad światem. Chwila prawdy.